Donalda Trumpa w Filadelfii to wiersz, który opisuje całość politycznej atmosfery w Stanach Zjednoczonych. Prezydent Stanów Zjednoczonych, 45. prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden zaczął o opowieści o nowym rodzaju przestępstwa. Migracyjne przestępstwo Joe Bidena. Joe Biden atakowany przez Donalda Trumpa za w zasadzie wszystkie błędy w polityce, jakie popełniał. 10 najważniejszych zagadnień. Inflacja oczywiście i sprawy dotyczące gospodarki, ale również sprawy, które znamy bardzo dobrze z naszej rzeczywistości politycznej. Wśród wypowiedzi i wśród problemów, na które zwracał uwagę prezydent Stanów Zjednoczonych, 45. prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump, na przykład sprawy Zielonego Ładu. 45. prezydent Stanów Zjednoczonych mówi: woda. Dlaczego w tej rzeczywistości politycznej mamy problem z tym, żeby otworzyć kran i żeby ciekła z niego woda? Robił to tak. Właśnie ogłoszono, że obecnie deficyt budżetowy ma wynieść 2 biliony dolarów. 2 biliony dolarów. To wszystko jest powodem jego nowego zielonego oszustwa. On chce zbudować wiatrak na każdym rogu. Wiatrak, który po prostu nie działa. Kochanie, czy chciałabyś pooglądać telewizję? Przepraszam, ale dziś wieczorem wiatr nie będzie wiał. Jego brutalna inflacja będzie znacznie gorsza niż kiedykolwiek ktokolwiek sobie wyobrażał. To najgorsza inflacja, jaką kiedykolwiek miał ten kraj. Ja położę kres marnotrawstwu, aby powstrzymać Bidenflację. I położę kres nowemu, zielonemu oszustwu. Bo to jest nowe, zielone oszustwo. Oni chcą, żebyście mieli pojazdy elektryczne, które niedaleko pojadą i nie kosztują za dużo. Są produkowane oczywiście w Chinach. Dlatego Sean Finn, czy jakkolwiek on się do cholery nazywa, wkrótce straci pracę. Ponieważ to właśnie on zatwierdził. Jest szefem United Auto Workers. Myślę, że właśnie tak ma na imię. 45. prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump mówił również o sprawach dotyczących życia zwykłych Amerykanów. Pracy związanej właśnie z tym, jak zmiana polityczna wpływa, czy ideologiczna w zasadzie wpływa na życie amerykańskich przedsiębiorców. Mówił o człowieku, z którym rozmawiał, który przez lata prowadził i prowadzi do dziś biznes transportowy. Kupuje od lat dziesiątki tysięcy ciężarówek. Oto co rozmówca prezydenta Trumpa powiedział o elektrycznych samochodach ciężarowych, które mają być wprowadzane do gospodarczego obrotu w USA. Prezydent Stanów Zjednoczonych mówił o tym, 45., że kiedy przedsiębiorcy tacy jak ten właśnie rozmawiają o swoich problemach w Waszyngtonie, nikt nie chce ich słuchać. I to podobne jest do tego, co słyszymy w zasadzie w całym świecie. Tak wyglądał fragment, w którym prezydent USA, 45. prezydent USA Donald Trump mówił o tym, jak zmienił się rynek samochodowy i czy nowe elektryczne ciężarówki są lepsze niż te poprzednie. Uchylę każde katastrofalne rozporządzenie Bidena. Uchylę szalone rozporządzenie dotyczące pojazdów elektrycznych. Przemysł naftowy Pensylwanii rozkwitnie jak nigdy dotąd. To, co on robi, powoduje, że ceny rosną. To powoduje inflację. Zaczął niszczyć wszystkie rzeczy, które ja robiłem. Jeżeli oni kiedykolwiek wygrają, nigdy więcej nie zobaczycie ropy. Nigdy więcej nie zobaczycie samochodu, który przejedzie długi dystans. Jeżeli będziecie jeździć elektrycznymi ciężarówkami, podczas jednej podróży będziecie zatrzymywali się 6 razy. Kiedyś rozmawiałem z kierowcami ciężarówek. Jeden z nich powiedział mi, taki duży potentat w zasadzie w tej dziedzinie, że ma 28 tysięcy ciężarówek. I powiedział mi, że chcą zmusić go do korzystania tylko i wyłącznie z elektrycznych ciężarówek. Zapytałem, jaki w tym problem. A on odparł: nie jadą zbyt daleko. Są za ciężkie. Są 2,5 razy cięższe niż te napędzane olejem napędowym. Jeżeli sprawimy, że wszystkie będą napędzane za pomocą baterii, ciężkich baterii, każdy most w kraju będzie musiał być odbudowany. Zapytałem, czy powiedział o tym ludziom w Waszyngtonie. Co oni powiedzieli? A oni: nie obchodzi nas to. Chcemy, żebyś po prostu przeszedł na napęd elektryczny. Z Nowego Jorku do Los Angeles musieliby się zatrzymywać i tankować 6 razy. A ile razy trzeba zatrzymywać się z dieslem? Powiedział, że wcale nie muszą się zatrzymywać. Jedziemy po prostu z Nowego Jorku do Los Angeles. Mówił mi o problemach z ciężarówkami i z dostawami. Mówił, że przez 50 lat kupował ciężarówki, budował firmę i było coraz lepiej. Stawały się coraz bardziej oszczędne pod względem zużycia paliwa. Stawały się silniejsze. Były większe, bardziej komfortowe.
Z każdym rokiem te ciężarówki były po prostu lepsze. Zapytałem go, kto produkuje najlepsze ciężarówki. On powiedział mi, że wszyscy są dobrzy. Testował każdą firmę. Zaczynał od jednej ciężarówki i teraz ma 28 tysięcy ciężarówek. To chyba niezły biznes, prawda? Powiedział mi, że zapracował sobie na to. A teraz chcą mu to wszystko odebrać. Bo jeśli zrobią elektryczną ciężarówkę, cofniemy się o 80 lat. To będzie katastrofa dla kraju. Wreszcie prezydent Stanów Zjednoczonych, 45. prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump, mówił o sprawach geopolitycznych. Obiecał, że zatrzyma nadciągającą trzecią wojnę światową. I wspomniał również o swoich osiągnięciach w czasie, kiedy był prezydentem Stanów Zjednoczonych, gdzie nie trwała na świecie żadna wojna o skali tych, które widzimy w tej chwili. Oczywiście nie jest to do końca prawda. Na świecie trwała wówczas wojna, ale to właśnie w czasie, kiedy prezydentem USA był Donald Trump, zatrzymana została polityczna potęga i militarna potęga organizacji terrorystycznej ISIS. Donald Trump jednak mówił o sprawach, które związane są z dyskusją i z dyskusjami, które w Polsce odbywają się od lat. Mówił m.in. o tarczy antyrakietowej, o ochronie amerykańskiego nieba. Powracał myślą do polityk, które realizować chciał Ronald Reagan i o rzeczach, o których my mówiliśmy w Polsce przed laty. Tarcza antyrakietowa to problem w pewnym sensie ciągle, cały czas obecny w polskiej polityce. Ale największy entuzjazm tej zgromadzonej tu publiczności budziły te chwile, kiedy prezydent USA mówił o sprawach ideologicznych. Szaleństwa ideologicznego, które ogarnęło nie tylko Amerykę, ale cały świat. Kiedy prezydent USA, 45. prezydent USA, mówił o tym, że nie wyda ani jednego dolara na finansowanie szkół, które zmuszają uczniów do szczepionek, na sali rozległ się absolutny aplauz. Tak samo było, kiedy powiedział, że pierwszą jego decyzją, kiedy zostanie prezydentem USA, będzie zakaz uczestnictwa mężczyzn w zawodach sportowych dla kobiet. Prezydent Trump pytał, kto do jasnej cholery chciałby, żeby faceci startowali w dyscyplinach sportowych dla kobiet. Mówił to tak. Jesteśmy zaszczyceni, że dołączyło do nas 8 członków rodzin amerykańskich żołnierzy, którzy stracili życie w katastrofalnym wycofaniu się Bidena z Afganistanu. To nie chodziło o to, że się wycofał, ponieważ byłem już gotowy do wyjścia, a przez 18 miesięcy nikt nie zginął w Afganistanie. Rozmawiałem z Abdulem, przywódcą talibów. Prasa wtedy oszalała. Dlaczego miałbym z nim rozmawiać? Bo właśnie w tym tkwi problem. Tak jak powiedział Jesse James, tam są pieniądze. Kiedy ja z nim rozmawiałem, nie mieliśmy potem ani jednej śmierci, ani jednego żołnierza zabitego przez 18 miesięcy. A potem mieliśmy okropne, głupie i nieumiejętne wycofywanie się, podczas którego najpierw usunięto właśnie żołnierzy. Te rodziny, które są z nami, znają cenę z pierwszej ręki, cenę słabości i niekompetencji i porażki Joe Bidena. A kolejny problem to fentanyl. My chcieliśmy to zatrzymać. Zawarliśmy umowę z prezydentem Xi. Biden nigdy tego nie podjął, ponieważ macie rację, fentanyl zabija setki tysięcy ludzi rocznie. Zajmę się straszną wojną pomiędzy Rosją i Ukrainą i zrobię coś, o czym teraz nikt nawet nie mówi. Bo nikt nie ma pojęcia, co się dzieje. Zapobiegnę trzeciej wojnie światowej. Ja zapobiegnę temu. Zbudujemy wielką żelazną kopułę nad naszym krajem podczas mojej prezydentury. Kopułę, jakiej nigdy wcześniej nie widziano. Powstanie tarcza antyrakietowa, która zostanie w całości zbudowana w Ameryce. Stworzymy dzięki temu nowe miejsca pracy. I Pensylwania będzie miała w tym bardzo duży udział. 300 rakiet wystrzelono w stronę Izraela i tylko jedna z nich się przedostała. Pomyślcie o tym. Dlaczego my tego nie mamy? Będziemy mieć wielką żelazną kopułę, najlepszą na świecie. Ronald Reagan tego chciał, ale to było dawno temu. Nie mieliśmy jeszcze technologii. Dziś dysponujemy niesamowitą technologią. Zbudujemy wielką żelazną kopułę i zbudujemy ją właśnie tutaj. W 100% w Ameryce. Jesteśmy upadającym narodem. Jesteśmy narodem, który stracił pewność siebie, siłę woli. Jesteśmy narodem, który przegrywa po prostu. Ale nie pozwolimy, aby ten horror trwał nadal. Niecałe 4 lata temu byliśmy wspaniałym narodem. I wkrótce znów będziemy wielkim narodem. Z właściwym przywództwem.
Każda katastrofa Bidena, którą stworzył, może zostać naprawiona. Można to naprawić bardzo szybko. Każdy problem można rozwiązać, a każde zło można naprawić. W przyszłym roku o tej porze granice Ameryki będą mocne, uszczelnione i bezpieczne. Będą zapieczętowane, a ludzie, którzy będą przybywali do naszego kraju, wjadą tu legalnie. Inflacja będzie całkowicie odwrócona. Nasza gospodarka odżyje. Optymizm będzie rósł. Amerykański sen będzie znów kwitnąć dla obywateli każdej rasy, religii, koloru, skóry i wyznania. Prawo i sprawiedliwość zapanują w całej naszej społeczności. A w całej naszej społeczności zapanuje prawo i sprawiedliwość. Wolność zostanie przywrócona. Płomień wolności będzie jasno płonął. Niecałe 4 lata temu nasza granica była bezpieczna, inflacji nie było widać, a na świecie panował pokój. Szanowali ten kraj, a Ameryka była silna jak nigdy dotąd. Wszystko dlatego, że w końcu mieliście prezydenta, który na pierwszym miejscu stawiał Amerykę. Ja na pierwszym miejscu stawiam Amerykę. Teraz pod rządami oszusta Joe Bidena, najgorszego prezydenta w historii naszego kraju, świat stoi w płomieniach. Nasza granica została przekroczona. Inflacja szaleje. Przestępczość wymknęła się spod kontroli. Europa pogrążona jest w chaosie, a Bliski Wschód eksploduje. Iran jest ośmielony, Chiny są w marszu, a ten okropny prezydent ciągnie nas w stronę wojny. Jesteśmy w czasie III wojny światowej. Niedługo będziemy mieli III wojnę światową. Ratowanie tego niegdyś niesamowitego miejsca zaczyna się od zatrzymania zabójstw i przestępstw, które co tydzień biją nowe rekordy. Niewiarygodne, że oszust Joe Biden próbuje twierdzić, że przestępczość spadła. Mówi, że przestępczość spadła. A przestępczość wzrosła. Przede wszystkim mamy nową formę przestępczości. Nazywa się to przestępczością migracyjną Bidena, prawda? Biden imigrant i te wszystkie miliony ludzi, którzy tu przybyli, właśnie się rozgrzewają, bo wiecie, chcieli to wyczuć, chcieli wyczuć sytuację. Nie wiedzieli, co oznaczają słowa poprawność polityczna. Ponieważ w ich kraju, gdyby zrobili to samo, co tutaj, zostaliby natychmiast zastrzeleni. Nie mogą uwierzyć w to, co się tutaj dzieje, więc będzie tylko gorzej. Przed wyborami będzie coraz gorzej, a po wyborach i 20 stycznia będzie naprawdę dobrze. To pójdzie szybko. Zamierzamy zapewnić immunitet naszej policji, więc jeśli kogoś aresztują lub będą mówić trochę szorstko, nie zostaną wyrzuceni, nie zostaną zniszczeni, nie zostaną wtrąceni do więzienia za to, że podnieśli głos na przestępcę. Nie stracą rodziny, nie stracą domu, nie stracą emerytury. Jednak statystyki kryminalne FBI, które forsuje Biden, są fałszywe. Są fałszywe, jak wszystko w tej administracji. Według badań liczba przestępstw z użyciem przemocy wzrosła o 43% od czasu, gdy opuściłem urząd prezydenta, w tym liczba gwałtów wzrosła o 58%. Wzrost liczby napaści z użyciem siły o 89% oraz 56% to wzrost rozbojów. A poza tym myślę, że radzimy sobie całkiem nieźle, prawda? Ale dzięki waszemu głosowi fala zamieszania, śmierci, terroru Joe Bidena zacznie ustępować w chwili, gdy złożę przysięgę 20 stycznia. Po pierwsze stanę po stronie bohaterów organów ścigania. Zapewnimy naszym funkcjonariuszom policji szacunek i ochronę, zasoby i wsparcie, których potrzebują, aby zmniejszyć przestępczość do zera. Po drugie, zwiększymy zasoby federalnych organów ścigania w miejscach, które ich najbardziej potrzebują. Są pewne miejsca, jak miejsca, które ja znam bardzo dobrze, a które wymknęły się całkowicie spod kontroli. Jeżeli pójdziesz określonymi ulicami, masz 50% szansy, że nigdy więcej nie zobaczysz swojego domu. To nie jest dobre. Zamiast wtrącać chrześcijan do więzienia, tak jak robi to Biden, będziemy rozprawiać się z gangami, handlarzami narkotyków, handlarzami ludźmi i kartelami przestępczymi. Pierwszego dnia zamknę granice, powstrzymam inwazję i wyślę nielegalnych cudzoziemców Joe Bidena z powrotem do domu. Dzień po dniu, tydzień po tygodniu. Joe Biden wpuszcza nielegalnych przestępców do naszej społeczności, aby gwałcili, rabowali i zabijali.
Postanawiam zabezpieczyć naszą granicę, aby taka sytuacja nigdy się nie powtórzyła, ale wiecie, że to się powtórzy, bo mamy niekompetentnego człowieka. On jest niekompetentny i tak się składa, że jest prezydentem. Wiecie, jedyne co musimy zrobić, to zamknąć granicę. Nie potrzebujemy kongresu. Nie miałem kongresu. Zamknąłem granicę. Mieliśmy najbezpieczniejszą granicę. Wystarczy, że powiem, zamknąć granicę i jest zamknięte. Ja od kongresu nie potrzebuję niczego. To jest po prostu mało prawdopodobne, aby coś takiego miało miejsce. Dziękuję, że jesteście z nami. Zbudowaliśmy setki mil muru, nakłoniliśmy Meksyk, żeby dał nam tysiące żołnierzy i mieliśmy wspaniałą granicę już wtedy, gdy ją budowaliśmy. A potem mieliśmy dostać 200 mil muru. A my mieliśmy sfałszowane wybory. A co się stało, kiedy odszedłem? Rozpętało się piekło. Nie chcieli dokończyć budowania muru. Nie chcieli postawić dodatkowej ściany, którą budowaliśmy. Wreszcie prezydent USA sprzeciwiał się, 45. prezydent USA, ideologii woke. Tego, co znamy w Polsce jako ideologię LGBT i nie tylko. Mówił o tym, że nie chce zgodzić się na taki sposób myślenia o świecie, definiowania świata według wydumanych pomysłów. Mówił o walce z klimatem i mówił o tym, że pogoda jest jaka jest, a człowiek nie ma nic do tego. Wreszcie mówił, że wróci do tradycyjnych sposobów wytwarzania energii. Drill, 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 czyli kopcie, 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 albo wierćcie, 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 tak należy to rozumieć. Ropę naftową, tradycyjne paliwo kopalne, które powoduje, że cena paliw na świecie jest niższa, świat jest bezpieczniejszy, ekonomia zdrowsza, a prezydent Stanów Zjednoczonych, 45. prezydent Stanów Zjednoczonych, na najlepszej ścieżce do tego, aby stać się 47. prezydentem Stanów Zjednoczonych. Too big to rig. Zbyt wielki ruch poparcia, aby oszukać w wyborach. To jedno z głównych haseł, które pojawia się właśnie w takich miejscach jak to, w miejscach, gdzie odbywają się kolejne wiece walczącego o prezydenturę prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Michał Rachoń z Filadelfii. Do zobaczenia.